Witamy na kanale Klubu Szachowego Dwie Wieże Kraków. Dzisiaj zajmiemy się takim debiutem jak obrona czterech skoczków. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec C4, skoczek F6. No i tutaj białe grają taki ruch jak skoczek C3. Ponieważ w tej kolejności posunięć mogliśmy zagrać również inne posunięcie, które doprowadziłoby do partii włoskiej. Ja osobiście uważam, że to jest ruch w tej pozycji jeden z najlepszych. Więc ten ruch, który przeanalizujemy dzisiaj, będzie no, nie tyle błędem, co małą niedokładnością, która powoduje, że czarne mogą uzyskać bardzo dobrą grę. Co to znaczy w szachach bardzo dobrą grę? Skoro czarne zaczynają jako drugie w partii, to przeważnie mogą mieć jakieś małe kłopoty z wyprowadzeniem figur, z nadążeniem, z wykonaniem roszady, czy też muszą się bronić przed szybkimi atakami białych. Co nie oznacza, że od razu w każdym debiucie mamy przegraną, ale musimy wiedzieć, jak wykorzystać pewne niedoskonałości, niedokładności przeciwnika. Tutaj właśnie mamy do czynienia z takim wariantem, kiedy skoczek wychodzi na C3 i broni pionka na E4. Gdy zbijemy skoczkiem z F6 na E4, no na pierwszy rzut oka jest to podstawka, ale jest to tak zwana przejściowa ofiara, czyli tymczasowo oddajemy skoczka, aby uzyskać pewne korzyści. W tym miejscu należy rozważyć przynajmniej dwa posunięcia. Pierwszy ruch to jest skoczek bije na E4. Drugi ruch to jest bicie gońcem z C4 na F7. No i tutaj trzeba się zastanowić, którą z tych dwóch dróg, jakbyście grali białymi, chcecie wykorzystać. Ja oczywiście nie polecam tego wariantu dla białych. Lepiej jest grać mimo wszystko we wcześniejszym ruchu zamiast ruchu skoczek C3, D3 i przejść do partii włoskiej. Ale gdyby się to trafiło, to musicie wiedzieć, jak zareagować. Więc wydaje mi się, że najlepszą tutaj drogą dla białych to będzie zrobienie roszady. Roszada, skoczek bije C3, D bije C3. No i wydaje się, że tutaj czarne mogą tego pionka utrzymać na przykład ruchem D6. Tutaj musicie bardzo uważać, ponieważ są ataki już bardzo szybkie, ruchem skoczek G5, no i widzimy, że na F7 może być kłopot. Należałoby się bronić goniec E6, wtedy skoczek może zbić na E6 lub goniec, oczywiście możecie sobie wybrać, goniec bije E6. No i wydaje mi się, że tutaj białe już mają taką solidną przewagę, żeby nie powiedzieć dużą przewagę nawet. Wolałbym to zdecydowanie grać kolorem białym niż czarnymi. Para gońców, otwarta pozycja, no jednak ten król jeszcze tutaj tej roszady w tym miejscu nie zrobił. No dobrze, ale cofnijmy się kilka ruchów wcześniej, ponieważ naszym tematem jest głównie obrona czterech skoczków i możliwość bicia na E4 lub na F7, tak jak powiedziałem wcześniej. Jeżeli skoczek zbije na E4, no to oczywiście musimy odzyskać figurę, gramy D5, mamy widełki, więc ta figura na pewno zostanie odzyskana. Tutaj białe z kolei mają kilka możliwości. Pierwszą z nich to jest ruch goniec B5 i bicie na E4. Skoczek bije E5. No i widzimy w tym miejscu, że po ruchu hetman G5 jest pewien problem białymi, ponieważ atak został na G2, na E5, a po odejściu skoczka również na B5. No i tutaj w tym miejscu, jeżeli skoczek zbije na C6, możemy zbić na B5, ale możemy też się zastanowić, czy nie można zbić na G2. Bijemy na G2, no i widzimy, że wieża jest atakowana na H1. No w zasadzie nie ma żadnej obrony. Musimy zagrać wieżą na F1. No jeszcze moglibyśmy odejść skoczkiem, na przykład z szachem, to też trzeba tutaj powiedzieć. Wtedy po prostu C6 będzie, jeżeli wieża odejdzie na F1, to po prostu C bije B5. Hetman E2, no i na przykład A6 można zagrać. To jest jedna z możliwości.
Ja też z punktu widzenia praktycznego wiem o tym, że po biciu tutaj, w tym miejscu, nie na polu G2, ale na B5, białe muszą rozwiązać problem skoczka, prawda? No bo gdzie on może odejść? Może odejść w zasadzie tylko na D4. Wracamy wówczas hetman na G5. No i tutaj na G2 jest kłopot. Jeżeli zagramy G3, to będzie goniec G4. No i tutaj również zasłona pionkiem. Mimo wszystko nie jest to taki ruch zbyt komfortowy i wydaje się, że to związanie nie będzie korzystne. Więc prawdopodobnie F3 może nas wpędzić w jakieś tarapaty. Na przykład jeżeli będzie F3, E bije F3, skoczek bije F3. No i na przykład można odejść sobie hetmanem oczywiście na różne pola, na H5, na D5. To są naprawdę bardzo dobre pozycje dla czarnych. No i tutaj po krótkiej roszadzie można zrobić na przykład długą. No i widzimy, że no nie może być mowy w tej pozycji, żeby białe tutaj miały korzystną grę, prawda? Goniec na C1 jest nieaktywny, słabości wokół białego króla, związanie dosyć też niewygodne, czyli tutaj mamy gońca na G4 i widzimy, że ten goniec cały czas pilnuje skoczka. Więc wracając do tego kluczowego momentu, kiedy skoczek właśnie zbił na C6, mamy wybór. Albo jeżeli po koń bije C6, zagramy hetman bije G2, albo zagramy ruch hetman bije B5. Oczywiście jeszcze jest kolejna możliwość dla białych. Można zbić z szachem na C6. Tak, oczywiście jest to jakaś możliwość, ale wtedy po prostu jest B na C6 i widzimy, że na E5 wisi skoczek, na G2 nadal jest podbiciem. D4, no i tutaj musicie uważać, bo goniec się odsłonił na hetmana. No myślę, że po prostu bijemy na G2, król E2, no i na przykład F6. No i w tym momencie już sytuacja jest niedobra, bo jeżeli odejdziecie skoczkiem na przykład zbijąc pionka na C6, to wtedy nastąpi goniec G4 szach. No i widzimy, białe przegrywają, tracą hetmana. Ale oczywiście, tak jak to w szachach, nie zawsze odejście jest konieczne lub też nie jest jedyną możliwością, prawda? Tutaj jeszcze możemy zagrać ruch wieża G1, no ale hetman odchodzi na H3. No i w tym momencie, jeżeli hetman sobie odszedł na H3, to też pojawia się problem, co zrobić z tym skoczkiem na E5. Bo jeżeli on gdzieś ponownie odejdzie, to ponownie będzie ruch goniec G4. Co prawda nie tracimy już hetmana, bo wieżę będzie rozbić, ale na pewno pozycja będzie przegrana białych. No dobrze. Czyli widzimy, hetman G5 tutaj powoduje, że jest bardzo dużo różnych wariantów i wszystkie są w zasadzie korzystne dla czarnych. Więc należałoby poszukać rozwiązania dla białych troszeczkę wcześniej, które jeszcze może nie tyle będzie powodowało, że to czarne będą mieć kłopoty, ale na pewno spowoduje, że białe mają szansę na równą grę. Więc cofnijmy się. Tu jest taki moment kluczowy. Czyli po tym ruchu D5 goniec może zbić na D5, prawda? No jeżeli goniec zbije na D5, hetman wchodzi na D5, może być ruch zarówno skoczek C3, jak i D3. Ja raczej wybrałbym ruch D3, to taki dosyć naturalny ruch i rozwijamy sobie gońca przede wszystkim na C1, więc jak już wpadniemy w takie kłopoty białymi, no to trzeba szukać ratunku i wybierać jak najkorzystniejsze ruchy, żeby starać się tą grę wyrównać. No i oczywiście czarne tutaj mają dużo dobrych posunięć, na przykład może być ruch goniec G4, białe wtedy H3, goniec H5, no możemy spróbować G4, prawda, tak trochę agresywnie, ale jest to uzasadnione tym, że mamy kłopotę z tym skoczkiem na F3, bo no, zrobić roszadę nie bardzo będziemy mogli krótką. Goniec G6, no i tutaj po prostu trzeba zagrać jakiś ruch w stylu hetman E2 zapewne, żeby próbować wyjść gońcem na E3 lub na D2 i zrobić może długą roszadę, a może jeszcze jakiś taki dziwny ruch C3 gdzieś po drodze zagrać. No, na pewno po długiej roszadzie przewaga czarnych dla mnie jest oczywista. Nie jest to przewaga materialna, jest to przewaga pozycyjna.
pozycyjna z tego względu, że czarne już zakończyły rozwój. Pomimo tego, że goniec na E8 jeszcze się nie poruszył, to widzimy, że ten goniec może wyjść po prostu na E7 i wówczas będziemy mieć komunikację między wieżami. Te wieże będą połączone. Będziemy mogli poszukać jakichś kolejnych ruchów bardziej agresywnych, bardziej aktywnych. Też jest możliwość zagrania ruchu H5 i otwarcia tej linii H, więc białe się tutaj muszą z tym również liczyć. Dlatego moja ogólna ocena dla tej pozycji to jest przewaga czarnych. No dobrze, cofnijmy się zatem do momentu, kiedy to bicie na E4 nastąpiło. No i tutaj oprócz ruchu skoczek bije 4, jeszcze może być ruch goniec bije F7, ale zanim jeszcze przejdziemy do ruchu goniec bije F7, ja tylko powiem, że po koń bije 4, D5, oprócz bicia na D5 jeszcze jest jedno wyjście, które gdzieś tam spotkałem się kiedyś w praktyce turniejowej, jest to ruch goniec D3. Po ruchu goniec D3, czyli kamym posunięciem, może być posunięcie F5, ponieważ jeżeli skoczek odejdzie po prostu, no to gramy E4. Te komplikacje mimo wszystko są ciekawe dla białych, z tego względu, że no jeżeli już wpadły białe w taką pozycję, to mi się wydaje, że trzeba szukać swoich szans na to, że przeciwnik się gdzieś pomyli. Więc to zostawiam Wam pod rozważania. Tutaj dalej goniec B5 może być, na przykład E bije F3, hetman bije F3. No i wydaje się, że ta pozycja nie jest niekorzystna dla czarnych. No to po prostu goniec E7 zagramy, prawda, krótka roszada i ta gra jest mniej więcej równa. Nawet bym powiedział, że chyba troszeczkę przyjemniejsza dla czarnych. Ale po goniec D3 jeszcze mamy możliwość po prostu zbić na E4 czarnymi. Goniec bije E4, no i zagrać goniec D6 najspokojniej. Nie obawiamy się takiego zdwojenia na C6, ponieważ wtedy pozycja ma charakter otwarty. Tutaj białe muszą się liczyć z ruchem E4, w związku z czym no, nawet po ruchu D3 na przykład roszada, czarne mają wszystkie figury zmobilizowane, parę gońców w otwartej pozycji, tak jak powiedziałem wcześniej, to na pewno nie stawia ich w gorszej sytuacji. Pozycja jest z małą przewagą może po stronie czarnych właśnie ze względu na tą aktywność, ale trzeba uważać, bo w końcówce mogą próbować białe wykorzystać tą strukturę, czyli ustawienie pionów, które nie jest zbyt korzystne. Także pamiętajcie, że aktywność to jest taka przewaga, która może zniknąć po kilku posunięciach. Jeżeli będziecie grać mało agresywnie, mało zdecydowanie, no to właśnie tak się może stać. No dobrze, cofnijmy się jeszcze do momentu, kiedy był ten moment z biciem na F7. Więc tutaj możemy zbić oczywiście jeszcze na F7, no jeszcze do tyłu, o, tu. Czy to jest korzystne? No, na pierwszy rzut oka wygląda fajnie, prawda, bo ten król jest wciągnięty do centrum, no i wydaje się, że to jest dobry ruch. Ale czy tak jest? Zobaczmy. Skoczek bije 4, D5. No i gdyby tak spojrzeć na tą pozycję, no to oczywiście tak, szach, jak najbardziej, tylko że co potem z tym skoczkiem? No może się okazać, że niestety ten skoczek nie ma powrotu, prawda? No bo pole 4 już zostało odebrane przez pionka na D5. No jedyne pole powrotu to jest pole H3. Czy my chcemy trzymać tak naprawdę skoczka na polu H3 białymi? No raczej nie. Także ta pozycja zdecydowanie jest pozycją gorszą dla białych. No i podam jakieś przykładowy wariant, na przykład król G8. Widzimy, że tutaj czarne będą chciały zagrać goniec G4. No i mamy wyjście białymi, albo D3, albo nawet D4, żeby spróbować no, troszeczkę tą grę tutaj skomplikować. Na przykład D4, H6. No skoczek nie za bardzo ma wyjście. Musi pójść na H3. I teraz mamy możliwość. Albo bijemy skoczka, albo gramy goniec G4, albo gramy E4. Wszystkie te posunięcia są korzystne dla czarnych. Przykładowo E4, skoczek E5. Skoczek bije E5, D na E5, no i nawet goniec bije H3, G bije H3, goniec C5.
Gdybyśmy tak spojrzeli sobie na spokojnie, który król jest teraz w gorszej sytuacji, to ten król z G8 przyjdzie na H7, wie, że zaraz przejdzie na pole F8, a król na A1 może zrobić jedynie długą roszadę, ponieważ w wyniku tego osłabienia pionków F2, H2, H3, no ciężko sobie to wyobrazić, żeby białe miały robić krótką roszadę. Może być jeszcze na przykład hetman G4, hetman A7, pilnujemy pola E3, żeby tu żadnych szachów nie było. Goniec wychodzi na F4, C6, można też było spróbować król H7, prawda, i szybciej wprowadzić tą wieżę do gry. C3, wieża F8 na przykład. No i widzimy, że czarne już szybciutko mobilizują wszystkie figury. Tutaj wieża G1, hetman F7, no i widzimy, że są kłopoty. Tu wieża H7, taki śmieszny ruch, ale zaraz może być po prostu nawet G5. Goniec G3, hetman F3, przejście do korzystnej końcówki. Dlaczego korzystnej? Ponieważ po wymianie wieża bije F3, co prawda ta wieża jest nieaktywna, ale jak będzie G5, wieża przyjdzie na F7, to wszystkie figury już czarnych będą wyśmienicie stały. Zostaliśmy z trwałymi kłopotami w tej pozycji. Jakimi trwałymi? Struktura pionowa u białych nie wygląda za dobrze. Czyli widzimy pionka E5, F2, H3, H2. Te wszystkie pionki są słabe. One są albo zdwojone, tak jak mamy tutaj do czynienia na linii H3, H2. Albo F2 i E5, które nie muszą być cały czas bronione przez figury. No i mogą z czasem zostać zdobyte przez czarne. Więc widzimy, że ten wariant akurat nie jest zbyt korzystny i tutaj zdecydowanie bicie na F7 to nie jest ten motyw, który tu jest szkodliwy dla czarnych. Więc ogólna ocena wariantu poskoczek B4 jest bardzo korzystna dla czarnych. Zresztą wyniki procentowe w mojej bazie pokazują, że czarne tutaj mają około 60% zwycięstw, co to jest bardzo dużo. W niektórych wariantach nawet jeszcze więcej. Po goniec bije F7 to jest około 80% zwycięstw mają czarne, więc statystycznie nawet z gry praktycznej widać, że przyjemniej tą pozycję gra się kolorem czarnym niż białym, więc odradzam granie ruchu skoczek C3, kiedy to zawsze mówi się, że rozwijamy figury. Oczywiście rozwijamy figury, ale też zwracajcie uwagi na motywy taktyczne, na możliwości przeciwnika. Także rozwój figur tak, ale nie taki rozwój figur, który dopuszcza do pewnych aktywnych działań przeciwnika. Jednymi słowy, dobre posunięcie to takie, które dla nas jest korzystne, czyli coś atakuje, ale też uniemożliwia pewną aktywność ze strony przeciwnika. I tym zakończmy dzisiejszy film. Zapraszam na kolejne nasze odcinki. Do zobaczenia.